Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kolejny vlog. Tym razem opowiem trochę o jednej z kamerek sportowych, które okazały się ostatnio. Ja ją kupiłem od razu w dniu premiery w Polsce, w Katowicach jako druga osoba. Kupiłem ją w salonie DJI. I po sprawdzeniu paru rzeczy od razu sobie odpuściłem na 2 tygodnie, bo naprawdę byłem mega... No mega zły na to, co wypuściło DJI. Dla mnie firma innowacyjna, która zwykle stosuje taktykę błękitnego oceanu, tym razem poszła po bandzie i zastosowała typowo taktykę czerwonego oceanu. A w dzisiejszej audycji pokażę Wam kilka cech, które dla mnie były dyskwalifikujące tą kamerę, jej zakup, ale pokażę też, jakie są silne strony Osmo Action. Zatem let's go! Gdy DJI wypuszczało tą kamerę, wcześniej oczywiście było sporo przecieków i zapowiedzi. Spodziewałem się przede wszystkim, że będzie tutaj wszystko to, co można w tej chwili osiągnąć, czyli jednocalowy sensor, podobnie na wzór Hasselblad kamery stosowanej w Mavicu 2 Pro, ale też, że będziemy mieli możliwość vlogowania z prawdziwego zdarzenia. Skoro tu faktycznie wprowadzono ekran, który jest z przodu, to znaczy, że jest to kamera stworzona z myślą o vlogerach. No i co z tego, że jest stworzona z myślą o vlogerach, skoro nie ma do niej wejścia mikrofonowego jak dotąd. I słuchajcie, minęło tyle czasu, od premiery 2 tygodnie i nadal audio jest do bani i wejście USB typu C jest nie do wykorzystania. Adapter z Pocketa nie pasuje do tego do urządzenia, nie pasuje do Osmo Action, także jeżeli chodzi o jakość samego audio, niestety mamy to, co w tej chwili słychać. Następną rzecz, jaką sprawdziłem od razu, to był performance przy low light, czyli jak ta kamera radzi sobie w warunkach słabego oświetlenia. I to był dla mnie totalny dramat i w tym momencie odpadła w ogóle z mojego obszaru zainteresowania. Momentalnie porównałem ją właśnie wieczorem do Canona G7X Mark II, który już też ma przecież za sobą ze 2 lata co najmniej, jak nie więcej. I tam naprawdę świetnie to działa. Natomiast to, co pokazuje Osmo Action, wyraźnie daje nam do zrozumienia, że mamy do czynienia przede wszystkim z małym, tanim sensorem i też starym, 2-letnim procesorem. Jedną z nielicznych innowacji, jaką otrzymaliśmy z wejściem Action, Osmo Action, był przedni ekran i faktycznie trochę większy ekran tylny. Spróbujmy teraz zmienić ekran z przedniego na tylny. Pierwsza funkcjonalność to jest przytrzymanie bocznego przycisku i mamy faktycznie zmianę. Druga to jest głosowo. Screen swap. Mamy też głosowo właśnie. A trzecia to jest podwójne uderzenie dwoma palcami. 3 różne funkcjonalności. Screen swap. Screen swap. Mamy to. Albo przytrzymujemy QS. Lub też podwójne uderzenie. Fajnym patentem natomiast dla mnie jest to, że jeżeli mamy faktycznie podczas nagrywania, możemy ekran, jasność ustawić wyżej. To jest fantastyczne, można też niżej. Genialne. Tutaj się faktycznie popisali, jeszcze raz. Fajne jest podczas playbacku, że możemy wyregulować nie tylko jasność obrazu, tak jak tu, ale też jego głośność. Jasność obrazu regulujemy przesuwając palec góra-dół z lewej strony, a głośność nagrania z prawej strony. To, co dla mnie jest przedziwne, to jest lagowanie bardzo mocne
w Rocksteady. Naprawdę dramat. To jest niesamowite, jak duży lag jest. To lagowanie wynosi około sekundy. Raz, raz, raz. Jeszcze raz. Zupełnie mówimy o dwóch innych rzeczach. Z tego wynika, że procesor nie ogarnia Rocksteady plus bieżącego podglądu. Dobra, słuchajcie, zrobimy trochę akcji, jako że to jest kamera akcji, więc zrobimy slow-mo, trochę pogonie psa, a także zobaczymy Time Warp, jak sobie radzi. Jak pamiętacie, we wrześniu, czyli 8 miesięcy temu wprowadzono Hero 7 Black. Za chwilę porównamy też Time Warp, czyli hyperlapse, jak to wygląda po 8 miesiącach. Czy mamy do czynienia z czerwonym, czy z błękitnym oceanem. Let's go for slow motion, a później Time Warp. H7K. Mamy do dyspozycji 120 klatek na sekundę i takie slow-mo chciałem przed chwilą nagrać, prawda? To było slow-mo, o które mi chodziło. A teraz spróbujmy to samo zrobić z action. Gdzie jest display? Tu jest display. W takim razie go zmienimy. I teraz wchodzimy na 2.7K. Niezależnie czy jest Rocksteady, czy nie ma, najwyższa klatka to jest 60 klatek na sekundę, czyli de facto slow motion jest bardzo słabe. 180, 1080 mamy w tym momencie, ale bez Rocksteady. A jak wygląda klatkaż w Hero? 1080, stabilizacja jest standardowa przy 120 klatkach na sekundę. Niestety slow-mo działa słabo, zaraz zobaczymy, jak wygląda w takim razie porównanie 1080 przy 120 klatkach, bo jedynie to mogę porównać. Dobra, jedziemy. Mamy piękne ujęcia kościoła. Jedyne co zrobię, to wzniosę się jeszcze. Satelit jest 17, czyli jest ok. I teraz się opuszczę, bo za chwilę już muszę po córcie lecieć. Będziemy lądowali, to wszystko. Pakujemy się, słuchajcie, i jedziemy po Milenkę. Jest ok. Słuchajcie, musimy się sprężać, dlatego że Milcia właśnie skończyła zajęcia.
2 minuty temu, czyli mam jeszcze jakieś 2 minuty na to, żeby dotrzeć. Mogę powiedzieć tak, jeżeli się wprowadza na rynek kamerę drugą z kolei po pokecie, gdzie po pierwsze nie mamy akcesoriów, po drugie cena jest wywalona w kosmos, po trzecie kamera ma dosyć poważne braki, to naprawdę wizerunek firmy dla osób, które wiedzą, o co chodzi w tej grze, pozostaje, słuchajcie, jednoznaczny. DJI jest świetne w produkcji dronów i we wprowadzaniu dronów. Naprawdę jest to firma światowa, najlepsza, zdecydowany lider. Ale co do kamer sportowych, musimy poczekać zapewne na edycję drugą, a może i trzecią, kto wie. Natomiast uważam, że wprowadzenie Action było wymierzone jako cios w kierunku GoPro, tylko i wyłącznie. Na pewno to nie jest kamera, którą wybrałbym do vlogów, dlatego że mój Canon G7X może czuć się zupełnie niezagrożony. Nie pokazywałem w tych ujęciach jeszcze zdjęć nocnych, a to ze względu na to, że jest dopiero 20:10 i nie byłem w stanie tego zrobić, ale mogę wam powiedzieć, że wiem, jak wyglądają ujęcia nocne, bo ćwiczyłem je już 2 tygodnie temu i mogę wam kawałek pokazać właśnie porównań z Canonem, ale też i z GoPro 7 Black. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, pa!